Witam serdecznie w kolejnym odcinku Przygód z Lotarem i mam dobre wieści, mam złe wieści, wiadomo jak to jest, nie? Dlatego zacznijmy sobie od dobrych wieści. Dzisiaj w końcu zrobimy to mega giga OP jabłko i zastanawiałem się, czy to zjeść, czy nie zjeść tego, ale nie będę jadł, okej? Jeżeli znajdę gdzieś jeszcze Heart of the Sea, jeszcze jedno, a pamiętacie jakie były przygody, żeby jedno z nich właśnie znaleźć, czy tam zdobyć, no to wtedy sobie stworzę to jabłko, no bo reszta to raczej nie powinna stanowić większego problemu, aby to zdobyć. I powiem wam, że jestem troszeczkę jakby za dużo speedrunów ostatnio gram sobie na Twitchu, bo w ogóle streamuję codziennie praktycznie na Twitchu od 12 i ostatnio, wiecie, jest jakiś tam turniej speedrunowy i tak dalej i normalnie te speedruny przeżarły mi łeb. Dosłownie jak widzę gdzieś lawę, to mówię, o kurde, muszę zrobić portal do lawy. Jak widzę gdzieś wioskę, to już chcę biec i zbierać uszka, także naprawdę dziwne rzeczy są, ale w ogóle zapraszam sobie na streamy, bo tam jest kompletnie jakby inna atmosfera, taka luźniejsza bym powiedział, bardzo luźna. Czasami nawet za luźna. Dobra, co potrzebujemy zrobić, żeby zrobić to łóżko? Nie wiem, ale jedna osoba podesłała mi jakiś czas temu na Discordzie, w ogóle zapraszam na mojego Discorda, wyliczenia, co potrzebuję, aby zrobić obchanter. I uwaga, trzymajcie się, bo naprawdę zdobycie tych wszystkich rzeczy pewnie zajmie mi z jakiś rok z moim tempem grania, dlatego potrzebuję 432 skrapy, tak? Tutaj jak mam 14 skrapów, to potrzebuję 432, 675 sztabek złota, 243 diamenty, 243 emeraldy, 243 sztabki żelaza oraz 27 gwiazd Widera. Tak naprawdę jedyny problem, jaki widzę, to jest netherite scrap. I teraz pytanie do was. Czy jest jakaś taktyka, która pozwala na szybsze zbieranie tego netherite scrapu? Bo ja przyznam szczerze, nie znam. Znaczy, znam tylko z TNT, dlatego dzisiaj będę chciał sprawdzić, czy w ogóle ta taktyka ma jakikolwiek sens. I chciałem jeszcze sprawdzić, o właśnie, mam tego moda z tymi bóstwami i okazało się, że mam u Hadesa poziom 4/10 i ja sobie, kurde, mówię, nie przypominam, żebym w ogóle coś takiego tutaj robił, no i jest, okazuje się, na przykład Apollo mam 0/10, Zeus mam, nie wiem dlaczego, ale zresetował mi się tutaj poziom, to jest mega dziwne, jak widzicie, przedmioty są troszeczkę pozmieniane, a Heart of the Sea 14, Poseidon, ty weź się walnij w głowę, nie mam pojęcia, jak to dokładnie działa w tym sensie hostiles, a mogę zobaczyć, a, czekaj, hostile sword players. Aha, dobra, czyli będę musiał po prostu sobie powbijać tutaj te poziomy. Ale to jest ciekawe, że to akurat ten mi zresetował, a wbiło mi Hadesa na czwarty poziom, mimo tego, że ja nic za bardzo tutaj nie robiłem. I powoli sobie robię właśnie te czaszki Widera, powiem wam. Myślałem, że będzie to troszeczkę szybciej szło z tymi czaszkami, ale mówię, jedyny problem, jaki na razie widzę, to jest ten netherite pieprzone skrapy. Nie wiem, jak to ogarnąć, nie wiem, jak to zrobić, dlatego szukam wszelkich porad, jak właśnie można szybko zdobyć ten netherite skrapy, czy w ogóle się da, bo obawiam się, że może być mały problem i wiecie, będę musiał po prostu siedzieć i kopać, tak jak to było właśnie do tej pory. Uwaga, zrobiłem to coś. Ktoś mi wysłał na Discordzie, po co to jest, że można stworzyć taką strukturę pod wodą i ona coś daje, ale to było tak nic nieznaczące, że po prostu zapomniałem już, co to daje, więc przepraszam ciebie, kolego, który o tym pisał i sorry, że jakby o tym zapomniałem, ale no nie było to jakoś takie bardzo ważne. Pytanie tylko, gdzie mam teraz gąbkę? Dobra, gąbka znaleziona, także możemy przejść do pierwszego elementu i mamy obchanted apple. Dla przypomnienia, potrzebuję jeszcze dwóch totemów of undying, które w sumie już mam. Potrzebuję enchanting table, które też nie stanowi problemu. Dragon Head także nie stanowi problemu. Jeden problem zaczyna się tutaj, czyli te sztabki, które będzie trzeba robić. Na każdą potrzebny jest Nether Star 4, Netherite Ingot. Aha, dobra. Wiecie co? Nie wiem, z jakiegoś powodu byłem przekonany, że o, Netherite Dust, dobra, nieważne, myślałem, że to jakoś fajnie będzie działało. Byłem przekonany do tej pory, że Netherite Scrap wystarczy jeden, aby stworzyć jedną sztabkę. No dobra, to już wszystko rozumiem, dlaczego akurat tyle złota jest potrzebne, dlaczego jest potrzebne aż tyle skrapu. Oj, ale będzie farmienia. Naprawdę powiem wam, że z jednej strony z chęcią bym zrobił jakiś konkurs, może nie konkurs, ale wymyślalibyście zadania. Pamiętam, że tak było kiedyś na starych przygodach z Soltarem, coś takiego często robiłem, że widzowie wymyślali zadania, a ja musiałem je realizować i w zamian na przykład dostawałem netherite scrap, ale z drugiej strony będę miał ogromną satysfakcję,
satysfakcję, jeżeli uda mi się samemu to zrobić i samemu to zrobić. Tak jak na przykład właśnie z tym Heart of the Sea. Były różne jakieś, wiecie, taktyki sprawdzane, zakopane skarby i tak dalej i okazało się, że trzeba było zabić tam ileś tych lewiatanów, więc no, z jednej strony fajnie byłoby, mówię, z tymi zadaniami zrobić, a z drugiej strony to jednak jednak wolę to sam zrobić. Chociaż możecie się wypowiedzieć w komentarzu. Czy mielibyście coś przeciwko tym zadaniom, czy raczej chcecie, abym przez następny rok zbierał Netherite? Bo mi to jest naprawdę obojętne. O, i zobaczymy. Może właśnie. Może z tego dostanę Obchanted Apple. Co to jest? Okej. Myślałem, że to jest jakiś Netherite block albo coś takiego. Co to jest? Crack Dulstone Bricks. Infernal Expansion. Dobra, fajnie. I ostatni Lucky Block na dzisiaj. Dobra, nie możemy zakończyć openingu Lucky Blockowego. O, Spawn Hydra. No tak. Dobra, to będę mógł sobie wykorzystać do spawnera, jeżeli będę chciał kiedykolwiek zrobić golden. I zwykłe złote spodnie? Co jest? Złote spodnie z tego, z Lucky Blocka. I mamy tutaj Termite Bulb Lantern, can be placed on walls. Aha, no dobra, czyli mamy latarnię, która może być na ścianach, czyli dla przykładu... Ej, ładnie, ale ta latarnia ładnie wygląda. Takie niby proste, ale bardzo, bardzo ładnie wyglądające. Tu jest oczywiście gunpowder, także Hydra jest. A my teraz idziemy przetestować ten sposób na niszczenie właśnie Netherite'u za pomocą... Znaczy niszczenie nie bedrocku, tylko tego klocka. Jak on się nazywa? Widzicie, wypadło mi to z głowy. Po prostu chcemy zdobyć Netherite, okej? Z tego, co sprawdziłem na Wikipedii, Netherite może się respić od poziomu 22 do poziomu 8, więc na takim 14-15 poziomie wezmę sobie po prostu, zacznę to stawiać. I w ogóle zapomniałem o G2, że możecie sobie taniej tam kupić gierki. Wiadomo, link jest jak zawsze w opisie i moja taktyka będzie polegała na tym. I mówię, ja nie wiem, czy to w ogóle działa, czy to ma sens robienie czegoś takiego, ale słyszałem i widziałem jakieś właśnie filmiki, że ludzie w ten sposób kopali. Że bierzesz sobie po prostu, robisz taki tunel i później stawiasz TNT co jakiś tam czas i to podobno ma zdobyć, znaczy dzięki temu masz mieć bardzo, wow, ale to dziwnie wygląda, znaczy fajnie i dziwnie i przerażająco jednocześnie. Bierzemy sobie, stawiamy to TNT, uwaga, cyk, i tylko nie wiem co ile, na przykład co tyle, tak, to będzie git. Boję się, że popełniam jakiś błąd i ludzie w komentarzach mnie zjedzą po prostu. A ja nigdy naprawdę nie kopałem tak na poważnie Netherite'u, bo do tej pory nie był mi kompletnie potrzebny. Ale spoko. I wiecie, na speedrunach, bo ja jestem profesjonalistą w speedrunach, to też za bardzo Netherite nie jest do niczego potrzebny. Ale zobaczymy, będzie piękny, piękny tunel. I w sumie, no tak naprawdę bardzo możliwe, że po tym odcinku zrobię sobie malutką przerwę, w tym sensie nie dlatego, że na przykład, o, już nie mam ochoty grać swojego Minecrafta i w ogóle właśnie, sorry za ten clickbait z poprzedniego odcinka, że to koniec, ale jednocześnie chciałem jakoś zakomunikować, że ej, znalazłem ten przedmiot, ale nie chciałem pisać w tytule, że znalazłem ten przedmiot, więc wpadło mi do głowy coś takiego. Jeżeli ktoś się poczuł obrażony za to, że coś takiego zrobiłem, to bardzo przepraszam, no ale jest jak jest, wiecie, na tym polega też między innymi YouTube. A, no i super. Właśnie o coś takiego mi chodziło, nie? Że jest sobie lawa i będziemy musieli ją też zatkać, tą lawę, bo oczywiście TNT nie wybuchło tak, jak ja chcę. O! Kurde, no nie do końca to tak miało działać. No, coś miałem jeszcze powiedzieć i zapomniałem, że zrobię sobie przerwę nie dlatego, że mi się nie chce grać, czy coś takiego, ba, wręcz przeciwnie, tylko, że jakby zdobycie tych wszystkich materiałów na pewno troszkę mi zajmie. I zastanawiam się, znaczy chciałem w ogóle robić streamę właśnie z przygód z latarem, tylko jak ostatnio próbowałem odpalić, to niestety były lagi. Nie wiem od czego, nie wiem jak to działa dokładnie, że były takie lagi, ale było... ale było coś takiego, więc no ciężko troszkę, ale może jeszcze raz spróbuję, może coś tam pokombinuję z ustawieniami i wtedy będzie git i sobie wtedy postreamuję właśnie wydobywanie na przykład Netherite'u, bo to jest takie arcyciekawe. Ej, ale chwila, bo coś jest nie tak, wiecie? Wiecie co jest nie tak? Że jeszcze nie mam żadnego Netherite'u. Chwila, przecież dzięki temu powinienem zdobywać Netherite, ale... Dlaczego jeszcze nic kompletnie nie zdobyłem? Ile mam? 37 TNT. O, chwila, nie to. Wyrzućmy tu. Może tutaj postawię na przykład jedno. Tutaj postawię drugie TNT. Tutaj postawimy sobie trzecie TNT. No nie mówcie, że ja będę musiał sześciutko kopać tutaj. Ja pierdziele. Ja w ogóle słyszałem taką teorię, że Netherite Scrap jest tutaj. Przy tym Blackstone'ie i tam jest go najwięcej.
Czy tak jest? Za chwilę się przekonamy. Wiecie, na przykład jeśli chodzi o TNT, to też raczej nie mam z tym problemu, bo mam już farmę creeperów obok swojego domu, znaczy tam spawner bardziej creeperów, więc nie będzie, no nie widzę problemu, żebym sobie pofarmił, bo naprawdę szybko ten gunpowder się farmi. Z piaskiem też już wiem, gdzie jest dokładnie piasek. Tylko że mimo tego wszystkiego, no nadal nie ma ani jednego netherite scrapu. Chyba że on ma jakąś inną teksturkę na tym moim teksturpaku. Możliwe, możliwe, że tak jest. Dobra, wiecie co? Ja sobie tutaj posiedzę jeszcze chwilę i pokopię ten nether, znaczy pokopię tutaj tym TNT i zobaczymy właśnie, jak wygląda ten netherite scrap, bo zobaczcie na przykład, że gravel, tak, to jest zwykły żwir, ale na tym teksturpaku kompletnie inaczej wygląda, więc może jest bardzo podobna zasada właśnie, jeśli chodzi o ten netherite scrap. Dobra, mam troszeczkę inną taktykę, czyli kopię się na maksa i później stawiam jedno TNT, oczywiście mało już tego TNT mi zostało, ale zobaczcie, jest i wygląda troszeczkę jak obsydian ten klocek, więc weźmy go teraz, spróbujmy wydobyć i zobaczymy, czy ile w ogóle dostanę z tego. Oj, jeden, to jest jeden, oj, jeden netherite scrap. Ajajajaj. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że sprawi mi to aż taki duży ból. Serio, nie wiedziałem, że to będzie aż takie niefajne uczucie, gdy wezmę, wydobędę ten klosek, mimo tego, że siedzę tutaj już jakiś czas i będę miał dopiero 3. No dobra, no ale już wiemy. Wiemy jak to zrobić, wiemy o co tutaj chodzi, wezmę jeszcze sobie chwilę pokopię. Jeszcze może tutaj sobie sprawdzimy, czy jest jakiś netherite i tutaj jeszcze sobie użyjemy. I jeszcze w tą stronę, wiecie, w każdą tą stronę trzeba sprawdzać. I teraz idziemy sprawdzać tutaj, czy coś jest. Nie, nie widzę, żeby jakiś netherite scrap był. Tutaj też nie widzę i tutaj też nie widzę. No dobra, słuchajcie, ja was nie będę tym zamęczał i nudził. Dzisiejszy odcinek jest krótszy, ale to jest... Niby skończyliśmy jeden projekt, nie? Ale rozpoczął się jeszcze cięższy, jeszcze bardziej wymagający i jeszcze pewnie bardziej czasochłonny. Ale no będzie na pewno to troszkę przyjemniejsze, przynajmniej na początku, bo wiecie, no wysadzanie netheru to brzmi, powiedzmy, bardzo ciekawie, przynajmniej przez chwilę, gdy sobie później nie uświadomimy, że ej, musisz wysadzić tak dużo netheru, że po prostu będziesz już tym żygał na końcu, ale aktualnie jest całkiem przyjemnie, całkiem fajnie, więc albo będą streamy, albo jakieś odcinki, może coś innego wam jeszcze pokażę, bo w sumie mam jeszcze dużo innych modyfikacji, także w przerwach pomiędzy kopaniem mogę w sumie nagrywać coś innego, ale priorytetem będzie właśnie zrobienie jak najszybciej tego Obchanter Table, bo w sumie to jest taki endgame goal i w sumie nawet nie mam pojęcia, co on daje dokładnie, ten stół. I czy on rzeczywiście jest taki warty tego wszystkiego? Nie wiem, ale niedługo się dowiemy, także zostawcie łapę w górę, jeżeli się podobało. Życzę wam oczywiście miłego dnia. W ogóle wpadnijcie na mój drugi kanał, link w opisie jest. Tam pojawia się na przykład Pixel Gun, jeżeli ktoś lubi, i inne takie gierki, pewnie jakieś mobilki też będą się tam pojawiały, bo tutaj po prostu chcę troszeczkę inne rzeczy też robić. Także miłego dnia, linki wszystkie w opisie. Do zobaczenia, cześć, papa, siema.